Cześć! Za chwilę zobaczycie film, który był nagrywany na zapas. Który był nagrywany na zapas jeszcze zanim wyjechałem. Po prostu tak wyjechałem, tak jak mówiłem, okazało się, że tam w ogóle nie ma zasięgu, więc wrzucam to na zapas. Więc chciałem wam powiedzieć, żebyście się nie przejmowali tym, że mówię tam, że to jest na zapas, że będziecie to pewnie widzieć, jak mnie nie będzie. I nie przejmujcie się tym, jak tam na przykład, nie wiem, będzie coś. Jak na przykład nie będzie czegoś, co zrobiliśmy na live, po prostu było to wcześniej nagrywane niż na przykład jakiś live albo coś. To tyle ode mnie, dzięki, miłego oglądania. Cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku singla. Tak, i co dzisiaj będziemy robić? Będziemy dzisiaj polowali na mroczne szkielety. Bo chce mi się pokonać lidera kolejnego. Czemu by nie? To zawsze jakieś wyjście jest, bo na razie wie, że nie chcę budować. Bo na razie mi się nie chce. Zacząłem, zostawiłem. Nie, dobra, zobaczmy jakie mamy jedzenie, bo tak ostatnio u mnie z jedzeniem jest słabo. Dokładnie tak. Nie chcę jakoś długiego odcinka robić, bo to robię na zapas. Może to nie będzie jakieś polowanie na mroczne szkielety, ale po prostu przechadzka do Netera. Żeby troszkę, tak troszkę, żeby się tam z mobami popłuc. Pierdzielaj, pola mi podepczesz, Luju. Luj by mi pola podeptał całe. Wiem dlaczego podeptane mam czasami, bo mi te kurde oceloty zeskoczą. I potem mam. Wesoło. Co będziemy na pewno robić w następnym odcinku? W następnym odcinku zrobimy jakieś jakby dojazd, jakieś jakby dowożenie przedmiotów z farmy do magazynu, do jednej z kategorii. Myślę, że zrobimy w następnym, który będę zaraz po tym nagrywał, po prostu. Bez przerwy chociażby. Teraz zrobię chlebki, nasionka schowam. Mamy 7 zboża, to sobie dołożę to. Po prostu zróbmy jedzenie, bo na razie jest jakieś bitny w jedzenie. To jest też, myślę, niefajne. Chlebków 16, dobrze. Całe zboże nawet użyłem. Co jest dosyć ciekawe. Najpierw się steaki zużyję, nie? Potem się chlebem. Ewentualnie zapcha, tak można powiedzieć chyba. I tak, czy ja mam jajka? Nie tu. Czy ja mam jajka? Nope. Nope. Nic. Zero. A będę miał raczej na farmie zwierząt, bo tam mi się kurczaki porespiły w niektórych miejscach. O właśnie. Tutaj na pewno jakieś jajka będą sobie leżały. Na przykład tutaj. I czy więcej tych jajek będzie, halu? Zobaczymy, czy w innych jakby przedziałach też kurczaki się porespiły. Bo one się porespiły dlatego, że to trawa. Jak tutaj chociażby owca w świniach, nie? To jest jeszcze ciekawsze. A w owcach? Coś jest? Nie. Owce są akurat owcami. Jak owca dżeb, zmieniająca kolory. Zrobimy sobie jeszcze dwa ciasta dyniowe, bo one dużo odnawiają. To chociaż dwa sobie zrobię, tak żebym miał, czyli potrzebuję jeszcze dwie dynie i dwa cukry. A cukier miałem. Cukier miałem już w jedzeniu, więc to spoko. Po prostu mam te zbiory, trzeba lawec, więc będę wolał zrobić dojazd, ale to w następnym odcinku. Także to jedno po drugim będę nagrywał. Że po prostu jak wrócę z meteru w tym, to zakończę i od razu zacznę następny jakby, nie? No dobra, chodźmy sobie skraftować. Ciasto dyniowe, o dokładnie. Tak, to mamy
zapas jedzonka, załatwiony jakby. I sobie wiem, co poszedł do magazynu na narzędzia, wziął sobie więcej strzał i jakiś z tych słabszych łuków sobie wziął. Tak, żeby jak jakiś gast będzie, żeby się go szybko pozbyć, żeby się nie bawić z nim. Więc chodźmy. Tutaj weźmy sobie strzały, zobaczmy ile mam. Dużo mam, wezmę sobie całe strzały, bo i tak ich do niczego prawie nie używam. A poszukam taki, który jest najmocniejszy z tych oprócz pana Łuka. Ten ma moc 4, więc tego sobie wezmę, jest leciutko używany. Nie wiem, on chyba był nawet podczas walki drugiej ze smokiem bodajże chyba używany. Będzie trzeba też na pewno zrobić świątynię, pomnik, jak kto woli, pana Łuka, bo już go nie możemy naprawić. Nie możemy go naprawić i nie chcę go rozwalać do końca, więc wolę chociaż mu pomnik zrobić. I tam ramkę na przedmiot, czyli pixel art Łuku po prostu zrobić, nie? Dobra, może wiedźmę zabijemy. Wiedźma mi gunpowder dropnęła? Czy mi się wydawało? Chyba nic mi nie dropnęła. To jest też ciekawy. Ja chcę do netheru. Sio. No ja chcę do netheru. Sio. Muszę świnie sobie upłuczyłem przy okazji, jakie już są. Mam podpalanie, więc od razu upieczone dostaję. A jak już tutaj są. Dobra, szkielet. Idź stąd. Okej, chyba ich na hita biorę. Dlatego, że to nie jest najsilniejszy łuk, jaki mam. Znaczy jest, tak jakby. Ale nie jest najsilniejszy możliwy. Dobra, nie marnujemy strzału. Dawno na konsoli nie strzela, nieważne. No dobra, to idziemy. Troszkę ich tam. Troszkę się tutaj pobić z nimi. Wszystkimi. Jak jakiś szkielet mi dropnie czaszkę, to też się nie obrażę. Głównie mi chodzi o blazy. Jakby zapasy mikstur. Na mikstury jakby zapasy, żeby uzupełnić, nie? Już widzę, że ciekawie, bo dużo tych blazów. Ale spiny z nimi. Lagnie. Dobra, mieczem moim na dwa hity biorę Blaze'a. Cie. A tutaj jeszcze Wither! Wither skeleton. Się dziwię, co życzy. To Blaze mi dał Withera efekt. Już gasty zaczynają swoją imprezę. Dostał czy nie dostał, bo już. Okej, podjarałem się tym. Netherze jest jakże zarąbista muzyka po prostu, która się właśnie zaczyna. Trochę zapotekspimy na tych mobach. Ta muzyka w Netherze to jest coś niesamowitego po prostu. Tak specjalnie dla Netheru, której nigdzie w innym świecie nie usłyszymy. Sobie specjalnie słuchawki zgłośniłem ze względu na nią teraz. Ja, te klimaty Netheru po prostu. Tu się nic nie dzieje więcej, halo. Ja bym nawet wolał z pigmenami se zadrzeć, wiecie? Chociaż czekajcie, tutaj mamy Wither skeletony. Już tyle, jeżeli chodzi o tą muzykę? Czy ona dopiero się rozkręca? Trafił mnie! Co za luj! Nie, ona jakby się rozkręca, ta muzyka dopiero. Cały czas te basy słyszę. Ej, gast!
Normalnie jakbym na Bedwars odbijał, nie? Gdzie on jest? Co za luj? Nawet do jakiegoś filmu fabularnego Minecrafta ta muzyka pasowała. Steve walczący z Herobrine'em na przykład w Netherze i muzyka taka do tego. Jakie to klimaty to były. Prawie sobie zatrzymy z pigmenami, powiedzmy. O, ale tam mam nadzieję, że mnie nie zagłusza, ale ona jest kozatka, nie? Zobaczcie, że się tak jaram. Ale dawno nie miałem muzyki minecraftowej sobie włączonej. Te tetki tutaj się zdarzają, no tak. Siema. Co tam u ciebie? Dobra, to i co tych mało, co tak mało tych mobów tutaj jest? Tak się zastanawiam. Są te pigmeny. Trochę za podropie. Im złota na nich. Okej. Okay. Będę chciał wykorzystać ten sposób, żeby pigmeny zabijać, nie denerwując innych, czyli że miecz ze Smite'em 5 i Kertikalem bić, albo ze Stręczem być. Oj, on mnie przytula! No ja nie jestem odporny na lawę, jak ty, przykro mi. Wiesz co, wolę stracić item z ciebie, niż żebyś podszedł i mi wbił ten miecz w plecy, więc headshot. Co? O, siema młody. Headshot. Właśnie, podobno obrażenia w głowę mobom zadają więcej. What? What? On mnie sięgnął. Chyba słyszę innego. Nie. Pomogę ci. O nie, goni mnie. Pomogłem ci przecież. Tak, a wcześniej przecież ci heada strzeliłem, więc się tobie nie dziwię. Mały. Szkoda, że się go tak kopnąć nie da, tak? Jak on taki mały jest. Taki, wiesz, że taki i leci, nie? Oj. A gasty już zaczynają imprezę. No to ale dzisiaj to ja mam łuk na was. Chodź, come on. Come on, motherfucker. No, chodź. Przecież już by dostał. Przeniknęła przez niego, nie ma. Dobra, jeden ściągnięty. Także chyba milion strzałów zmarnowany. Ten zniknął chyba. Zanim w jego trafiłem. Ten utwór netarowy też jest fajny. Właśnie. Ja żałuję, że nie mogę tych moich lepszych słuchawek co podłączyć. Nie mogę, bo one mają USB. Moje lepsze, te od kompa. Na nich to by był lepszy efekt. Nie bij! To jest soundtracka normalnie na YouTube poszukam, nie? O, gaz! Nie widzi mnie. No i mnie chyba jednak widzi. No w dupę dostał. Przecież jakieś itemy właśnie z gastu też będziemy mieli. Teraz się na pewno kiedyś przydadzą. What? Co się tutaj dzieje? Co to jest? Armia mrocznych szkieletów. Co? Co tutaj jakiegoś czanka mają? Patrzcie! Patrzcie, Wither szkieletów! Patrzcie, patrzcie ile ich!
Patrzcie, jak lecą. 3 na 1. Oddawać. Się wam nawet dotknąć postaram, nie dać. No i. No i mnie dotknął. Mnie zaraził. Ty, ale idę tutaj wider skeletonów i endermanów, nie? Co? Gdzieś się tu? Ej. Gast tego. Magma kulą strzeli. Ło matko, co się tutaj dzieje? O nie, jeszcze się na Edka spojrzałem. Wypierdzielaj, Edek! O, gast nisko! Co się dzieje? Jeszcze ten Enderman, nie wiem czy to jest ten. Co się tutaj dzieje? Normalnie jakaś impreza mobów jest, nie? Chyba się spalił tamten Enderman. Nie wiem, do lawy się typnął. Siema. Nie, bo tutaj Enderperła leży, tam raczej się sfajczył. What the fuck? Co tu się dzieje? Ja pierdzielę, no! Nawalają z każdej strony. Come on! Kurde. Ale co to było? Ile wider skeletonów w jednym miejscu się zrespiło? Może raczej czasem coś mi czaszki nie drop. Mam czachę! Mam czaszkę neterowego tego szkieleta. Wiem, że to nie jest neterowy szkielet, tylko mroczny. Ale mam czachę. Jest. Enderman w lasu. Do ognia. Ty. Przypomniało mu się. Wypierdzielaj. Wypierdzielaj. Jeszcze pigment. No co? Zaczynamy wojnę z Netherem, nie? No to odcinek się może będzie nazywał Wojna z Netherem. No kurde, trafił mnie. Co, co za luj. Jakie uniki. Co to było? Wojnę z Netherem mamy, nie? Bez kitu. Cały Nether chce mnie zabić. A ja chcę zabić cały Nether. Proste, nie? Dobra. Duża ekspa leży. Mały, to cię kopnę. No chodź. O. Zapomniałem sprawdzić, jak ma się głowy szkieleta mrocznego założone. Edek! Edek luju! Do lawy by mnie wtrącił, nie? Ja naprawdę do lawy bym mnie wrzucił i głowę słowo. No dawaj, no dawaj, dawaj, tu lepszy. Mam lepszy miecz od ciebie. Co z tego, że masz złoty miecz? Ja mam diamentowy. Zenchantowany. Kurde, set tak samo, więc wypierdzielaj. A co? Co magma kiełby, co? Jestem od was lepszy, silniejszy w ogóle. Ja nie o to lawy bym wlazł. Elo do lawy uważaj, nie? Jeszcze te etki możemy w sumie zabić. I tyle to będzie tyle, bo myślę, że odcinek wystarczająco trwa, bo i tak nagrywam na zapas, więc single dzisiaj taki ten jeden będzie krótszy po prostu.
jakiś taki chunk, gdzie po prostu te moby się refią, nie? Widzę. Muszę zapamiętać to miejsce. Dobra. Troszkę ekspa, tak odrobinkę, ale jest. No w ogóle magma cuba kolejnego, który mi na łeb skoczy! Nie trafił. Się odsunąłem. No, będę wiecznie tak robił, po prostu walczył. Właśnie chcę sprawdzić, jak założę czaszkę szkieleta mrocznego, to czy mroczny szkielet mnie później zauważy, tak jak nie? Właśnie widziałem, że tu gdzieś był jeden chyba, albo zniknął już. Założyłem sobie po to, żeby sprawdzić. No, na gasty to nie działa, widzę. Gasty są już sfokusowane i koniec. Chyba go widziałem, czy nie? Nie. Dobra, nieważne, ściągnijmy tą czaszkę. Wolę mieć pełną zbroję. Okej. Okay. Dobra, to wracamy do normalnego świata. Mamy troszkę itemów, troszkę expa. No chodźcie. Kaman. Chodźcie tu do mnie, ja was bardzo lubię. Nie myślałem, że... A to może to innego krytykałem wolnym, bo myślałem, że ogień krytykałem skasiłem. To byłoby dziwne. Jednak. Trochę tych etemków mamy. Ała, no głupi. Strzel pigmena. No pigmena strzel. Co za mędy. I co, on się na mnie sfokusował? Nie. Dobra, nie wiem, idziemy stąd. Idziemy stąd, już dosyć siedzenia w tym meterze. Elo! Ho! Lowę przeskoczyłem! Jestem tutaj na parkour master. O nie! Takie o nie! O nie! O nie! I takie nie do lawy. Hadunk! Ale poleciał hadunk! Moje! Naprawili to ze skakaniem. Gdzie jest portal? Moje! Co? Nieważne. Ja nic nie mówiłem, nie? Tutaj mam enderpearl, który mogłoby trochę pomóc. Z dostaniem się na górę. Dobra, wracamy. Zatemki podkładamy w tym odcinku. I dobrze. Go?
Czemu te strzały były takie dziwne? Dobra, nie rozumiem. Dobra, to idę. Elo, creeper. Elo. A, chyba headshot. Okej. Siema, zombie. Jesteś niczym dla mnie. Zombie villager? Tutaj? Ciekawe. Czemu on tych dźwięków nowych nie ma? Kurde, twórcy. Nie! Aż. Żartuję. Naprawię to. Kiedy indziej oczywiście, ale naprawię. Patrzcie, będę taki przyczajony snajper. Widać mnie? Ledwo co, tak z krzaków wystaje. Headshot. A, Edka wykiwałem. Patrzę na niego, on nic. Bo jestem w bloku jakby. Teraz się wkurzę, jak wyjdę. Tak. Co? On spadł. Nie mam dredek. Okej. Dobra, chodźmy do magazynu, bo w magazynie jest bezpieczne. Nie wiem, po co to zrobiłem. Halo, żółto dość! A nie, to baner. Halo, żółto, żółto dość. Mam drugą czaszkę, jeszcze jednej mi brakuje do Widera. W sumie nagram ten jeden odcinek, już mi się nie chce więcej nagrywać. Trudno, w jeden dzień nie będzie. Dobra, to tyle ode mnie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. No i co? No i cześć!